wy***alać, kurwa, jeszcze wygięło profil, j***ny. Już się w***ałem, już mi kurde drażni to. Nikt z tego kurwa strzelał nie będzie. Naprawdę idzie się wścieknąć czasem przy tym remoncie. Dzisiaj w końcu będę mógł wrócić na poddasze i walnąć folię. Zamówiłem folię paroizolacyjną z internetu. I miało to przyjść kurierem. Standardowo jest 1-2 dni robocze i jest u ciebie. Tu szło tydzień, bo gdzieś przesiali paczkę, mieli problem i czekałem tydzień czasu. Strasznie mi to pokrzyżowało plany, bo miałem już ustaloną robotę na cały tydzień i tu nagle ząk. Tego samego dnia zajechałem również do sklepu budowlanego po profile i regipsy na całe poddasze. Regipsy kosztowały mnie 824 zł. Trzeba to wszystko pozabierać. A profile, jak się później okaże, będą do zwrotu. Więc ich nie wliczam, bo nie ma to sensu. Kurde, leciutkie. No w sumie 17 kilo to waży. Bo, no jak, nie wiem jak ty dasz radę, ale nawet jedną ręką. Ja nawet jedną ręką jestem w stanie. Kurde, uszczerbił się. Gówno jedne. Dawaj babka. To zróbmy tak, ty mi wysuwaj, a ja będę przejmował. Będzie mi bardzo miło, jeżeli mi zaufasz i zostawisz łapkę w górę już na początku materiału. Dzięki temu pomagasz mi docierać do nowych osób, które z pewnością chciałyby wiedzieć, jak nie robić popeliny. Proszę Państwa, na to czekałem tydzień czasu. Tydzień opóźnienia w remoncie, musiałem się opierdzielać. Tutaj stoi teraz spokojnie tona i podłoga calutka. Chyba dobrze zrobiłem tą podłogę na legarach. Przynajmniej wiem, że mogę stawiać ciężkie szafy, ciężkie rzeczy i się nic nie wydarzy. Kupiłeś nowy samochód i potrzebujesz ubezpieczenia? Tak się składa, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Mubi. Jest to porównywarka ubezpieczeń OC. Wpisujesz sobie dane pojazdu, klikasz dalej i pokazują ci się oferty różnych firm. Wybierasz sobie najlepszą ofertę dla ciebie i masz OC. A korzystając z mojego linku w opisie, dostaniesz jeszcze 150 zł rabatu na OC. Myślę, że warto. Pamiętaj, Mubi tanio ubezpieczyć lubi. Zanim przyczepimy folię na poddaszu, trzeba zrobić tak, aby wełna nie odstawała poza profile. Pokażę wam, jak ja to będę sprawdzał. Mamy poziomicę. Na przykład sobie podchodzę tutaj, nie? Przykładam poziomicę. O k***a. O k***a. Obawiam się, że będzie dużo poprawek. Ja pierniczę wszędzie. Aż tak źle zrobiłem? Wiecie, o co chodzi. Wełna nie może być poniżej profili, no bo muszę przykręcić do profila regips, no i żeby nie prężył, nie? Żeby to na przykład, nie wiem, nie pękł regips na przykład, żeby się dziury nie robiły w regipsach. Ja sobie robisz, patrzcie, tutaj jest masakra. Nie no, ja pierniczę, przecież to dramat. Nie wiedziałem, że aż tak źle. Nie przykładałem poziomicy. Sprawdźmy z drugiej strony. Tutaj wygląda to lepiej. O k***a, albo piankę jeszcze napsikałem. Jeszcze bardziej pogorszyłem sytuację. Ja pierdzielę. Czy to będzie dramat? A chociaż tutaj przy kominie bliżej. Ta wełna za mocno odstaje. Są takie kurde łódki. Ja pierdzielę. Przebieram się w strój do wełny i trzeba to jakoś naprawić. Załamałem się teraz, nie? Naprawdę. Mam dosyć tego poddasza, nie? Już wam mówię, w jaki sposób postaram się to wyrównać. Jak wiecie, jak przybijałem tą wełnę, gwoździe mają za cienkie łebki i w niektórych miejscach ta wełna tak czy siak opadała. Więc z pomocą przychodzi nam coś takiego. Ciach, przebijamy gwoździem na wylot. Wtedy będziemy mieć taką podkładkę, można powiedzieć, dużą. I wtedy, jak z taką podkładką przybiję gwoździa, to ładnie nam dociągnie. A ogólnie wiem to od was. Proszę Państwa, na moim Instagramie dodałem story, że właśnie muszę to zrobić i chciałem jechać specjalnie do sklepu, żeby kupić metalowe podkładki i stracić pieniądze, rozumiecie? Straciłbym pieniądze. I wy zaczęliście mi sypać rady, pisaliście mi w wiadomości prywatnej: Hubert, możesz użyć kapsli od piwa, jeżeli masz. Albo, jeżeli mam, żebym użył płyty meblowej. Właśnie to. To jest ten tył od płyt meblowych. Jak pamiętacie, rozbierałem panele akustyczne i to jest właśnie z paneli akustycznych. Więc z tego trochę tych podkładek będzie i dzięki temu zaoszczędzę pieniądze na materiale, a będzie zrobione. Dzięki wam nie straciłem pieniędzy. Więc jeżeli czasem chcesz mi sypnąć jakąś radę, to wbij na Instagrama, zaobserwuj. Mamy taką podkładkę, ciach. Przecież to będzie zajebiste. Rękawice od wełny są już tak wyświechtane. Całe w wełnie, że tylko wsadzasz rękę i już kuje łapa. To nam opada. Patrzcie. Złapiemy sobie dwie wełny naraz. O! No kurde, pięknie. No i teraz ta wełna nie wystaje. Najgorsze jest to, że tych punktów jest dziesiątki, nie? Działamy! Fajne jest to, że ta płyta, nie trzeba jej ciąć nożem ani nic. Bierzemy.
Łamie i gitara. I nie zapomnij napisać taktycznego komentarzu dla zasięgu. Możesz napisać wesołych świąt, a ja przypnę ci serduszko. Wszędzie wełna już poprzybijana. A jak już wełna została przybita, pozostało jeszcze dorzucić ostatni pasek wełny przy samych krokwiach. Bo nie zrobiliśmy tego do końca ostatnim razem. Na szczęście jest to szybka akcja. I tą wełnę również przybiliśmy na gwoździe z podkładkami z płyty meblowej. Już tak na zaś, żeby nie odpadała. Wełna po obu stronach została zrobiona. Teraz ja biorę jeszcze piankę montażową i kamerę termowizyjną. Tam, gdzie jeszcze trzeba psiknąć, to psiknę piany. Proszę Państwa, używam tej samej pianki, która ostatnio nie działała i teraz działa, nie wiem jakim cudem, ale bardzo mnie to cieszy. A babka wzięła taśmę dwustronną i jej zadaniem było ją przykleić na całej długości profili. A na taśmę dwustronną będziemy kleić folię. Moim zdaniem jest to najprostsza i najszybsza metoda. Chyba, że macie na to inne patenty, to możecie podzielić się nimi w komentarzu. Jedyne jakie zimne punkty są, to tylko te, gdzie są gwoździe. Widać tylko kropeczki, że jest gwóźdź i tak naprawdę to tyle, więc poszło nam chyba zajebiście ocieplenie. Patrzcie, wygląda to wszędzie tak. O, zero mostków. Nigdzie nie ma mostków. Wszędzie jest tak samo jak tutaj mniej więcej. Tylko wiadomo, jak jest już belka, no to tam jest chłodnie, ale to będzie zamknięte. Tu nie ma nigdzie żadnych mostków, zajebiście. I jest zrobione tak calutkie poddasze, więc kurde, myślę, że będzie dobrze, nie? Patrzcie, mamy taką oto folię, jest to folia paroizolacyjna. Nią teraz będziemy nakładać na te taśmy, przyklejać i wtedy mamy zakrytą wełnę, nie będzie się tak pylić. Nie każdy może wiedzieć, jak działa folia paroizolacyjna i dlaczego ją się stosuje na poddaszu. Na przykład ja nie wiedziałem, więc stwierdziłem, że dobrym pomysłem będzie również Wam wytłumaczyć, bo nie każdy może wiedzieć. Na początku myślałem, że powinienem założyć folię paroprzepuszczalną, żeby para z domu przedostawała się przez poddasze i wydostawała się na zewnątrz. Ale jak się okazało, właśnie to by mogło doprowadzić do powstawania grzyba na ścianach, bo wtedy wełna nabierałaby wilgoci. Żeby wilgoć i grzyb nam nie wychodził na ścianach, do tego stosujemy właśnie folię paroizolacyjną, czyli jak nazwa wskazuje, nie przepuszcza pary. A jeżeli jakimś cudem wilgoć i tak się przedostanie do wełny, to membrana, którą mamy położoną na dachu, jest paroprzepuszczalna i przez nią wychodzi wilgoć na zewnątrz. Króciutka przerwa na zapakowanie paczki dla Was. Jak wspominałem, przez cały grudzień w każdym filmie są dla Was do wygrania paczuszki. Pierwszą rzeczą w tej paczce będzie klawiatura Genesis Tron 401 gamingowa z podkładeczką. Kurde, przyciski metaliczne. Mam nadzieję, że komuś z Was się spodoba. Słuchaweczki Genesis z odpinanym mikrofonem. Kubeczek na kawę albo herbatkę, ptasie mleczko, Oreo, Kinder Bueno, Mikołaj i bałwan, duża czekolada Oreo, żelki, Snickersy, bibuszka. Bibuszka, ciebie bym nigdy nie oddał. Całość trzeba zapakować. A co trzeba zrobić, żeby zgarnąć taką paczuszkę? W poniedziałek 18 grudnia o godzinie 18, czyli jutro, na moim Instagramie na Instastory pokaże się zagadka. Osoba, która jako pierwsza w wiadomości prywatnej na Instagramie napisze mi poprawną odpowiedź, zgarnia paczuszkę. Więc jeżeli chcesz zgarnąć zawartość tej paczki, wbij na Instagrama i czekaj na Instastory. Poniedziałek, godzina 18. I od razu podaję wyniki na paczkę z poprzedniego filmu. Komentarzy było ponad 7000. Jeżeli chodzi o to, co doszło do wydatków, to była to wełna do kominka, 700 zł, taśma aluminiowa, 52 zł, której używałem do kominka, kratki kominowe, 192 zł, regipsy żaroodporne, 143 zł, profil UD30 na zrobienie konstrukcji pod kominek, 140 zł, drzwiczki rewizyjne 27 zł i od całej kwoty została odjęta jedna rolka wełny, bo zwróciłem do sklepu, bo wziąłem w nadmiarze, więc wróciło do budżetu 209 zł, co dało nam kwotę 17 122 zł. Jedna osoba pomyliła się tylko o złotówkę, a był to Patryk, tutaj macie jego nazwę, z kwotą 17 121 zł. Poza tym było też sporo osób, które były blisko. Sporo osób pisało kwotę 17 100 zł. Patryk, gratuluję, a Was zapraszam do udziału w kolejnej zabawie. Proszę Państwa, kolejny dzień. Wczoraj nie pokazałem Wam końca zakładania folii. Było ciemno, stwierdziłem, że lepiej będzie, jak pokażę Wam to rano. Wszędzie folia założona do tego momentu, jak widać, bo było tylko 2 metry, nie? Więc jest wszędzie założona. A co dzisiaj trzeba zrobić? Mam nadzieję, że dzisiaj to zrobię, że to nie będzie aż takie problematyczne. Trzeba zrobić sufit podwieszany tutaj. Te belki falują
polują strasznie, są krzywe, więc do tych belek nie mogę się wkręcić. Mamy profile, mamy grzybki, które dostałem od widza. Trzeba będzie zrobić sufit podwieszany po całej długości. Planuję zrobić tak, żeby co? Przez cały ten sufit, o, szły cztery profile. Myślę, że będzie wystarczyło, żeby trzymać regipsy. Na 100%, nie? Nie ma innej opcji, żeby coś tutaj nie dało rady. Trzeba działać. Wziąłem poziomicę laserową, ale najpierw coś wam muszę pokazać. Sytuacja jest o tyle tragiczna. Ta belka, przy której teraz stoję, jest najniżej. I ona ma wysokość, już wam mówię, 196 cm. Ja mam 193, więc na grubość palcy akurat nie dotykam sufitu. I to jest najgorsze, że ta belka i jeszcze trzy takie na poddaszu są tak nisko. I tu jest problem. Ze względu na to, że jak przyłożę profil, który ma 3 cm, czyli ten, o, ten profil, plus dojdzie regips, który ma 1,20 cm, o, ja już tutaj mogę trzymać sobie profil głową i jest gitara. Jak dojdzie jeszcze 1,20 cm, to ja na całym poddaszu będę musiał stać zgarbiony. A takiej sytuacji bym nie chciał. Co wymyśliłem, żeby uniknąć straty wysokości? Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, ale liczę na to, że to będzie dobry pomysł. Mamy belkę, nie? Tutaj, przy samej belce, natnę profil po obu stronach i te półeczki rozciągnę na bok. I wtedy dół profila dojdzie do samej belki. Dzięki temu totalnie nie stracę wysokości 2,5 cm. Dojdzie tylko grubość regipsa tak naprawdę. Więc wtedy zamiast zejść z całym sufitem o te 4 cm, zejdę o centymetr, o 1,5 cm. Więc będę w stanie normalnie wyprostowany chodzić i będzie gitara. Więc tak to trzeba zrobić. Mam nadzieję, że przez to profile nie będą zbyt giętkie. Nie no, kurde, to będzie gitara. Chyba w pierwszej kolejności trzeba po całej górze grzybki rozstawić, nie? Tak mi się wydaje. Trzeba ustawić poziomicę laserową, wziąć miarę. Będę musiał sprawdzać, gdzie trzeba przykręcić grzybka. Dobra, no coś się zaraz wymyśli. Na razie muszę zgasić światło. No dobra, ustawiłbym tak. Zaraz obczajmy, gdzie łapie. Kurde, najgorsze jest to, że nie wiem, czy ja to robię dobrze, ale chyba będzie git, nie? Ustawiłem sobie linię pionową i sobie tak leci. Zahacza każdą belkę. O, leci cały czas linia. Mamy tutaj wszystko. Tu już coraz słabiej to widać, nie? Tu w zasadzie nie widać wcale na tej belce. O, tu widać na wełnie, czyli gdzieś tutaj będzie ta linia. Jakoś się to znajdzie. Tu widać akurat na piance. O, mamy linię. Więc mamy wszystkie belki znalezione. Idzie to chyba w miarę równo. Tak mi się wydaje. Najgorsze jest to, że ciężko mi to ustawić, aby było dobrze, bo tu jest wszystko krzywe, więc ja nie mogę sobie iść, nie wiem, że znajdę sobie, wezmę sobie miarę i na przykład, albo mógłbym, od tego profila kątowni, nie wiem co myślę, dobra, bo wiecie, wszystko jest krzywe, więc tutaj też będzie krzywo chyba. Dobra, nie będę tyle kminił, po prostu trzeba to zrobić, zrobię pierwszą linię, kurde, to nie jest takie proste dla mnie. No bo dobra, złapię już sobie tutaj tą linię, te wszystkie haki, od razu założę profil i będę wiedział, czy jest git, no bo w sumie chyba tak będzie lepiej, bo jak zrobię wszystkie cztery paski z tych wieszaków, a później się okaże, że to jest o kant dupy, no to będzie lipa, więc tak zrobimy, wszędzie teraz zawieszę te haki, ja pierdzielę ty, czy ja to dobrze kminię? Mniej myślenia, więcej robienia. Działam. Trzeba sprawdzić belki, w których trzeba przykręcić ten. Wiecie, czy tu jest potrzebny wieszak? No oczywiście, że jest. Tu jest ponad 2 metry. Tu fajnie to widać. Tak nisko jest, że tu jest 2 metry i jeszcze mamy z 5 centów spokojnie. A tu już nam haczy o belkę. Tak właśnie są krzywo położone. O, tutaj też będzie trzeba wieszak. Dobra, pierwszy raz w życiu będę wieszał wieszaki. Więc muszę to dobrze obczaić. Mam wieszak. Go się zgina do środka. Ale chwila. Żebym ja tu nic nie zrąbał. Na tej linii to ma mi się zaczynać profil, czy to ma być środek? Bo w sumie tego nie przemyślałem. Jakbyśmy dali, że to jest środek, to wtedy by była lipa. Damy, że tu będzie początek profila. Dobra, tak będzie. Teraz to trzeba wszystko dobrze rozkminić. I wtedy to będzie tak. I wtedy to w to. O, i na takiej wysokości, na jakiej będzie to konieczne, przykręcamy. Wtedy się przykręca profil i bajlando. Dobra, no to co, wszędzie tak samo robię. Przynajmniej postaram się, żeby było tak samo. Idę po pas majstra. Pas prawdziwego majstra założony, patrzcie. Tu mam haki. A! Kurde, nadziałem się. Gówno ostre. Tu mam wkręty. I wkrętareczkę.
siup. I nie muszę się po nic schylać. Lecimy teraz, siup, 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 każde po kolei i bajlando. No, pamiętajcie, jak się do mnie zwracacie, majster Hubert, bo mam, już oficjalnie jestem majstrem, mam pasa, wiecie, jestem, mam czerwony pas majstra. Jak jest karate, to oni tam mają czerwony, żółty pas, czarny, to ja jestem na etapie czerwony pas majstra. Najlepszy jest chyba czarny. Tutaj też trzeba miara na odwrót. A mam pomysł, czy tak miarka się będzie trzymać, żebym ja się nie musiał schylać? No zajebiście! O, jak prawdziwy majster też trzeba czasem beknąć. Mamy hak i muszę wszystkie tak samo zawiesić. Czyli okej, na tym łączeniu powinien być hak. Im dalej, tym będzie trudniej, jak tak patrzę. Przydałaby się końcówka do wkrętarki i taka magnetyczna, jak tak teraz sobie pomyślałem. Myślę, że byłby luksus. Podenerwuje mnie to, że co chwilę mi spadają te wkręty. Kurde, czy jest równo? Ciężko stwierdzić. Tu jest tak samo, więc można lecieć dalej. Ej, tylko kurde, ale zrąbałem tutaj. Jak ja mam tutaj walnąć hak? Tu dosłownie jest wełna w miejscu haka. Tu akurat wełna nie będzie przeszkadzać. Tu znowu będzie. Tu będzie przeszkadzać i to w cholerę. Chyba, że ten profil troszeczkę dalej zrobię. Bo dosłownie wszędzie mi będzie przeszkadzać wełna. Nie, kurde, już sam nie wiem, co ja mam zrobić. Dokąd będzie dochodził tamten regips? To on dochodzi tutaj. Okej, wiecie co? Przesunę troszeczkę całą linię, bo w sumie jak tak patrzę, przyłożyłem sobie do profila tą miarę, żeby było równo i widzę, gdzie się będzie kończył ten regips dopiero. On się będzie kończył idealnie w miejscu, gdzie ja dałem haki, więc w sumie tak nie powinno być. Trzeba troszeczkę te haki przesunąć jednak, więc będzie też wygodniej mi to robić. Jeszcze tylko sobie sprawdzę gdzieś, nie wiem, tu obczajmy. No tak, no, będzie przeszkadzać. Dobra, przesuwam jednak, sobie sprawdzę, o ile by się przydało przesunąć, o jakieś 3 cm. Wtedy ten regips od dołu będzie wchodził. Genialny pomysł. Wiecie, jak robimy? Robimy tak, bo najpierw będę przykręcał te regipsy. Czy może najpierw sufitowe? Nie, no chyba lepiej będzie najpierw te. Gubię się, kuźwa, nie? Nie wiem, jak to zrobić. Bo dobra, zrobię najpierw te skosy. Dojdą do samego końca i wtedy tymi regipsami bym najechał na tamten regips i one by były tak jakby ten byłby wsunięty pod tamten. By było na takiej zasadzie. O, tak by się trzymały. Czy lepiej na odwrót? Tak czy tak? Teraz dylemat. Nie pomyślałem o tym. Co ty zrobić? Jak będzie lepiej? Co wy byście wybrali? Przypuśćmy, najpierw zrobię te, a potem te. Kurde, tak chyba by było lepiej. Nie wiem, czy to będzie dobre. Mam taką nadzieję. Tak będą. Czyli najpierw kładę skosy, a dopiero potem sufit. Ściągam haki, ustawiam na nowo laser troszeczkę dalej. Przesuniemy go 4 cm. Czy będzie git? No trzeba to wszędzie sprawdzić. Tu by było git. Tu tak średnio. Tu trzeba by było wycinać wełnę. O kurde, ale tutaj dowaliłem. A, bo tu jest bardzo wysoko. Ja pierdzielę, tutaj by trzeba było przykręcić hak. 13 cm. Ta belka ma spokojnie 2,10 wysokości. Tu mam linię, gdzie powinien się zaczynać profil. Patrzcie, ile to jest jeszcze wełny. Belka jest cholernie wysoko. Tu trzeba przyczepić hak, gdzie mam końcówkę, a wełny jest jeszcze 12 cm. Coś jeszcze sprawdzę. Przelecę się wszędzie z tą miarką. Od metalowego profila, od końca narożnika do linii jest 8 cm. Idziemy obczaić dalej. 9, czyli leciutko laser nam schodzi. Albo krzywo przyczepiłem profile, tak też może być. Jest albo to, albo to. Ile mamy tutaj? Ej, tutaj jest 11,5 cm. Czyli źle laser ustawiłem. 13. Aż tak? Źle laser ustawiony. Albo profile krzywe, nie wiem. Tu już 14, tak blisko siebie? Tu nie widać, bo zasłania baba. Suwaj się! Wypadł z kadru. To babka. Przesuń się. Możesz mnie przesunąć sam. Ty kopa ci w dupę sprzedaż, się przesuniesz szybko. Chcę tutaj akurat sprawdzić. Nasz szybko. 8, dobra. 8. 8,5. No nie powinno rosnąć. 9. A czy tylko kurde, aż taka różnica? 14 cm, a tu 8? No babka, patrz. Czy masz tu miarkę? Sobie patrzysz. I musisz patrzeć tak, żebym ja ustawił laser na 11,5. 12. Dobra. Tak bym zostawił. Obczaję teraz sobie całą tą górę, czyli jest 12. Tu już jest 13,5. Kurde. 11. 10. 10,5. 11. 12. 14. Nie wiem, jak ja to zrobiłem z tymi sufitami, ale mam nadzieję, że nie będzie widać, że pływa. Tak zostawimy. Jakoś to będzie. Działamy. Na to już trzeba przyczepić i właśnie trzeba troszeczkę wyciąć wełny. Rozwaliłem. Pierdolę. Tu nie daje, tu też nie. Będę tak szczęśliwy, jak skończę z tą wełną, dotykaniem jej, że wy nawet sobie nie wyobrażacie. Naprawdę, naprawdę będę mega się cieszył, bo to jest już katorga dla mnie, zasrana wełna. Kurde, aż nie mogę wytrzymać, jak muszę ją dotykać.
Powinienem maskę założyć, ale aż mi się kurde nie chce maski zakładać. Założę sobie rękawiczkę. Jak robię wełnę i mam tą dużą maskę, jest leciutko utrudnione oddychanie i mi się aż nie chce gadać. Z wełny moim zdaniem to są najnudniejsze odcinki i nie dość, że się nudno to robi, bo nic nie gadam, bo trzeba po prostu robić. Nie ma siły na gadanie przez tą maskę. Nie dość, że trzeba się drzeć w tej masce. Też się nie chce gadać i zazwyczaj robię to w ciszy. Tak tylko chciałem powiedzieć. I kurde, nie mogę się doczekać naprawdę, aż skończę z tą wełną. Proszę Państwa, dotarłem do punktu, w którym jest problem. Jest tutaj belka, która jest cholernie za wysoko. I przez to, że ona jest tak wysoko, jest krótsza. I tu powinienem... Nie, pokażę, będzie łatwiej z ręki. A tak, kurde. Tu mamy linię, patrzcie głęboko. I wychodzi na to, że tu powinienem się wkręcić, ale tutaj przecież nic nie ma. Bo belka, przez to, że jest bardzo wysoko, no to jest oczywiście też krótsza i nie mam się do czego wkręcić. I wpadłem na genialny plan. Skoro i tak ta belka jest mega wysoko, przykręcimy łatę. I do tej łaty dopiero przykręcimy hak. No czy to nie jest genialne? I jakbym tak przykręcił łatę, nie, to dalej źle. To musiałbym mocno pod kątem. No nie mogę sobie tak przykręcić, żeby to wisiało w powietrzu, czy mogę? W sumie nikt tego nie będzie widział, to będzie zakryte. Dobra, ej, chyba tak zrobimy. Ja to mam łeb, nie? Przykręcę na 3 torksy. Ale konstrukcję wymyśliłem. Jest pod kątem, no bo musieliśmy zejść troszeczkę na belkę. Jest szpara, ale teraz mogę bez problemu przykręcić. A tak, to by trzeba było kminić. Czasem jakieś takie patenciki. Ja to mam łeb, nie? Haki już przykręcone po całej długości. Tutaj zaznaczam, gdzie musi być cięte. Zaznaczyłem linię. Mam pomysł, bo w sumie jak tutaj widzicie, jak tutaj wytnę, to to będzie luźne i będą się akurat łączyły profile pomiędzy, więc to niedobrze. Zrobimy łączenie na krokwi i myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. Cały profil muszę upierdzielić. Jeszcze do tego zaznaczenia upierdzielę na równo profil i tak się będzie nam trzymał. A nie, nie tak. Co ja robię? Tutaj, tak. Robimy coś takiego. Tak jak jest teraz, będę musiał wiercić profil. Tutaj zrobimy z drugim to samo i tu będzie łączenie, bo to jest najniższy punkt. Do tego punktu się odnosimy, tu będą regipsy. Po sprawdzeniu pierwszego profila trzeba założyć profil przyścienny. W pierwszej kolejności odmierzyłem sobie, jakiej mniej więcej długości profil jest mi potrzebny. Wyciąłem, a po wycięciu, żeby przytwierdzić go na odpowiedniej wysokości, razem z babką wzięliśmy profil CD60. Przyłożyliśmy do sufitu i za pomocą poziomicy wyrównaliśmy. Wtedy markerem zaznaczyłem sobie punkt, w którym będzie profil przyścienny. Potem za pomocą poziomicy laserowej wyznaczyłem sobie linię na wysokości kreski markera. Dzięki temu miałem gotową linię do zawieszenia profilu. Przyniosłem wiertarę, zgasiłem światło, żeby lepiej było widać wiązkę. Ogólnie to mam takie pytanie, bo u mnie ten czerwony laser przy zapalonym świetle, albo jak jest po prostu dzień, to go w ogóle nie widać. A widziałem, że są jeszcze lasery zielone. Czy one są lepiej widoczne w dzień, czy jak? Czy kolor ma w ogóle jakieś znaczenie tego lasera? Czy po prostu ja mam kiepski laser? I jak się okazało, mam za krótki przedłużacz i musiałem złączyć ze sobą wszystkie przedłużacze, jakie posiadam. Babka nie wierzyła, że się uda. Nie starczy, widzę. Co? Ale starczyło idealnie. Co nie starczy, babka? Będziesz trzymać w powietrzu. Idealnie. Nie, będzie zajebiście. Mamy ten profil, ma być na takiej wysokości. I teraz trzeba by było otwory porobić. Musisz to skuć. Kto to tak w ogóle zrobił? No to ten, kto to budował. Ja pierdzielę. Zobaczcie, kto tak muruje? Wcisnęli sobie kawałeczek na zaprawę, nie? I przeszkadza. Piznę młotem. Trzeba markerem zaznaczyć otwory. No i co, wiercimy. Trochę k***a krzywo. No dobra, ale to tylko trochę, niech tak będzie. Jest przytegowany, ale jeszcze sprawdzę poziomicą. No prawie w oczku. A od góry może będzie lepiej. Tak samo tragicznie, dobra, ale prawie. Teraz, teoretycznie, jeżeli wezmę profil i wsunę go tutaj, o, w tamten profil, kurde, on będzie pracował. Może jeszcze jeden walnę kołek gdzieś dalej? Czy to nie będzie pracowało tutaj? Bo tu jest kołek, a tu się kończy. No właśnie, chyba tutaj się przepierdzielę. To jest idealnie na cegle. No dosłownie jest na krawędzi. Będzie mi schodzić pod cegłę. Kurwa, jeszcze wydalać. Kurwa, jeszcze wygięło profil jedny. Ja pierdolę. Gówno pierdolone. Nie. Mogliśmy tego nie ruszać. Jebne cegły. Tutaj nie ma jak kurwa kołka przytwierdzić. Dobra, chuj. Robimy obok, nie? Już się wkurwiłem. Po zamocowaniu profila bocznego przyszedł czas na przykręcenie i wyrównanie pierwszego profilu na suficie. Miałem zamiar wyrównać to poziomicą. Proszę, żeby to było równe. No kurwa, nie jest. Przykładając poziomicę w różnych miejscach, oczko przesuwało się albo w jedną, albo w drugą stronę. I nie za bardzo ogarniałem, o co chodzi. Nie wiem,
Nie ogarniam. Więc żeby babka tak nie stała i nie musiała trzymać, przykręciłem profil z jej strony. Zgasiliśmy światło, ustawiliśmy laser i zaczęliśmy zabawę z poziomowaniem. Równo na pierwszej kropce. Tylko teraz masz za nisko. Na którą w końcu linię? Pokaż palcem. Tu. Tu. Nie. To. Tu. A tu. Tak, ale jeszcze sobie sprawdzę, bo już sam zgłupiałem. Jest to na dole. No nie. Się. No to się delikatnie trzyma. Ciekawe, czy teraz będzie działać chociaż. W ogóle jej nie widzę. To jest najgorsze. Trzymaj to na razie. Po drabinę idź. Przyda ci się drabina, babka. Dobra. Jak ja będę przykręcał z drugiej strony, tam od strony wełny? Czy to będzie ciężkie? Dobra, i sprawdźmy poziomicą teraz, czy w miarę jest tu prosto, nie? Już mi kurde drażni to. Kurde nie jest. A spierdala jak nie wiem, co jest. Powinno być o tak. A jest w linii. Jest na tej samej ilości kropek. Co jest, kurwa? Tak zostawmy. Nikt z tego, kurwa, strzelał nie będzie. Jest dobrze. Będzie gitara. No powiedz, że tak. Niech spi***a nawet i 2 centymetry. Jest gitara. Ja to akceptuję. No jak ja mam tu wkręcić? Jest równo, tak? Jak ja mam tu wkręcić? Okazało się, że od strony ściany nie da się przykręcić, bo jest za blisko skos. Więc poszedłem pod okrętarkę, bo jest krótsza od wkrętarki. I dodatkowo zamiast wkrętów regipsiaków wziąłem króciutkie blachowkręty. Od widza dostałem takie blachowkręty. Przydadzą się teraz idealnie, żeby poprzewiercać się przez te profile. One mają niecałe 1,5 cm długości. W sam raz, żeby skręcić ze sobą profil z hakiem. No to się przynajmniej przykręca. Nie mam jak się tu wkręcić. Nawet wkręcić nie mogę. A będą miejsca, gdzie będzie jeszcze gorzej. Jak już to nie podziałało, spróbowałem wkrętakiem akumulatorowym, ale nim też nic nie zdziałaliśmy. I tak sobie staliśmy i myśleliśmy, aż babka wpadła na plan doskonały. A można to zagnąć tak i tak? Pierwszy profil już jest. Jest wsunięty tutaj, nie? Mamy przywiercone z dwóch stron. Tu, gdzie właśnie jest za długie, no to odginam do strony zewnętrznej i profil się pięknie trzyma. Tu zrobiliśmy tak, ponieważ za cholerę nie ma jak się ty wkręcić. I boję się, że będzie taki problem wszędzie. Bo, no patrzcie, nie ma za bardzo jak tutaj się wkręcić. Trzeba pod dużym kątem i cały czas ten wkręt cały czas spada. No dramat. A najgorsze jest to, że będą gorsze miejsca. Jestem zażenowany. Coś się wymyśli. Mam nadzieję, że dzisiaj te profile zrobię. Króciutka przerwa na otwarcie paczuszki od widza. Paczka jest od Kuby z Wieliszewa. Kuba, fajnie, że od razu się podpisałeś. Przynajmniej wiemy, od kogo jest paczuszka. Ciekawe, co tu mamy? Naklejki, tak? Mamy naklejki. Scotive. To są nie wiem, od czego to są naklejki. Przyklejam z powrotem na razie. Sprawdźmy dalej, co my tu mamy. Mamy liścik, proszę państwa. Witaj, Hubert. Przesyłam ci tą paczkę, żebyś miał przystawkę do budowy. Szanuję to, co robisz i cały twój content. Myślę, że rzecz, która jest nietypowa w tej paczce, przyniesie ci dużo szczęścia. I jeszcze coś dla Biboszki. Sprawdźmy, co my tu mamy. Mamy piłeczkę. To jest chyba dla Bibi. Kamerzysta refleks, a nie? Co mamy dalej? Paczkę orzeszków. To są zajebiste orzeszki. Dosyć często je jem. Co mamy dalej? Jest długopis. Kurde, przyda się. Długopisów nigdy za wiele. Mamy zapalniczkę. Będzie do kominka. Ej, ona nie działa już. Jest prawie wyczerpana. Dobra, pali. Jednak działa. Co mamy dalej? Kolejna piłeczka dla Biboszki. To jest fajna, mięciutka. Myślę, że Biboszka będzie w stanie ją chwycić i się nią pobawić. Batonik, 3 świeczuszki, bezzapachowe, ale kolorowe. Mamy smyczkę do kluczy. Co to jest? Herbata zielona przy kominku. Herbata zielona przy kominku, okej? Okay? Czyli to jest herbata do picia przy kominku. Lecimy dalej. Mamy karteczki przylepne. Kurde, na pewno się przydadzą. Co to jest? Ciekawe. Eurosy, patrzcie, dostaliśmy siano, pierwsze siano w paczce, 50 groszy i 50 centów. Jest jeszcze jakaś karteczka, tu przysyłam ci kawałek soli, z kopalni soli, będzie ci ona służyć na szczęście. Ej, kawałek soli, tak, z kopalni, ciekawe, to jest coś innego, a ja to mogę jeść, czy nie? Kawał soli, kurde kusi, żeby polizać, nie? Ale nie będę tego robił, bo nie wiem, czy była czyszczona, czy nie, wymacana palcami, ale ogólnie ładnie wygląda taki kamol. Gdzieś go damy. Zrobimy później półeczkę na rzeczy od widzów i to będzie kamol, który będzie, bo jest na szczęście, położymy go gdzieś w chacie. I to by było na tyle w tej paczce. Kuba, bardzo ci dziękuję za tą paczuszkę, pozdrawiam cię i my wracamy do odcinka. Proszę państwa, tydzień czasu mnie nie było na remoncie, bo byłem chory. Dalej jeszcze leciutko jestem, jakiś tam kaszel, katar jest, ale powiem wam, z jednej strony to bardzo dobrze, że tak się stało, ponieważ przez ten czas, kiedy byłem chory, montowałem sobie ten film
i wpadłem na pomysł genialny. Jak można ułatwić sobie robotę i życie w dodatku? Robiliśmy profil na te wieszaki zasrane. Okej, one są fajne. Jak nie ma skosów, nic się nie przeszkadza przy wkręcaniu tych profili, to luksus, można robić. I tak samo robi się te wieszaki w pomieszczeniach, gdzie nie mamy belek, tylko mamy normalny sufit, ale jest na przykład krzywy. I nie ma jak wkręcić takiego grzybka. Ja sobie stwierdziłem, po co mam się pierdzielić, męczyć, żeby przykręcić te profile do haka, jak mogę wykorzystać takiego grzybka. Mam grzyb... Kurde, dobra, akurat to się nie zmieści. Nie, przytnę. Patrzcie na to. Cyk, mamy grzybka i tak będziemy wieszać profile. Więc te zasrane wieszaki wypierdzielają, ściągam je, przerabiamy tą konstrukcję i lecimy na grzybkach. Podczas tego, kiedy byłem chory, wymyśliłem genialny patent, jak sobie wypoziomować cały sufit tutaj na te grzybki. Szczerze, cieszę się, że na to wpadłem. Jednak, kurde, jestem inteligentny. Zmieniłem również rodzaj wkrętów. Zmieniłem na wkręty farmery. Tak, farmery? Czy ciesielskie? A, to są wkręty konstrukcyjne, czyli w sumie... Ciesielskie, tak? To jest to samo? Farmery, raczej konstrukcyjne, ciesielskie, to jest to samo? Chyba tak. Bo czarne niby pękają, łebki na przykład potrafią pękać. Ja tutaj zrobiłem na regi psiaki, zjebałem, dlatego trzeba to naprawić. Mamy hak, nie? Wkręcam. I teraz mamy tak, zamiast na tym, będzie się nam trzymać na tym. Trzeba przerobić cały ten profil, wszędzie poprzykręcam haki, tu i jeszcze tam. I wtedy będę mógł odkręcić to gówno, wypierdzielić i lecieć dalej. I dzięki temu, że zrobiłem tak, a nie tak, nie marnuję już 6 wkrętów, tylko marnuję 2. Bo zużywamy 2 na trzymanie, a profil trzyma się na grzybku. A tutaj trzeba niestety, ale właśnie trzeba przykręcić do belki na 2, no i na przykład na 2-3 do profila z jednej i z drugiej strony, więc marnotrawstwo i czasu, i pieniędzy. Kurde, nie, naprawdę. Jestem z siebie dumny, że to wymyśliłem. Teraz odkręcamy te stare wieszaki i zobaczymy, jak to się będzie trzymać. Haki luźne, a profil dalej się trzyma. No zajebiście. Jak obejrzałem, przeklinałem bardzo dużo, za co przepraszam, bo wiadomo, oglądają mnie też młodsi i lepiej by było nie przeklinać, ale jak człowieka coś zdenerwuje, a zwłaszcza coś takiego, że kurde, nie da się czegoś zrobić, albo coś jest mocno utrudnione i to aż chce się przeklnąć, wiecie? Powiedzieć kurde blaszka. Wiem, że nie można, ale teraz już nie będzie przeklinania w tym odcinku, bo problem rozwiązany, ja pierniczę. Na chwilę profil ściągnę. O! Czy ta wełna wisiała przed chwilą? Zrywa się. Nie. Ona chyba nie wisiała. No nie, no zerwała się teraz, suka. Ale teraz już nie będzie przeklinania. Przyczepi się z powrotem. Teraz, kiedy mam już założone grzybki, muszę właśnie pościągać resztę tych zaczepów, ale one już są fajnie wypoziomowane. Muszę ustawić na nowo poziomicę. Odpalamy lasera. Ustawiłem laser. Teraz większym wyzwaniem będzie złapanie wysokości ostatniego grzybka. A dlaczego? Bo jest wszystko krzywe i nie ma do czego się odnieść. Podłoga jest również krzywa, więc nie mogę sobie odmierzyć od podłogi wysokości, bo może być źle. Dlatego laser odpaliłem krzyżowo, czyli linia idzie tak i linia idzie tak. Co zrobię? Myślę, że to ciekawy patent będzie. Tu mamy belkę, która jest najniższa. Do niej się wkręcamy. Więc trzeba sprawdzić, ile jest od tej belki do lasera. O tutaj. Widzicie? Mamy linię poziomą. Laser ustawiam tak, żeby był idealnie na rozpoczęciu miary. Na zero. Cyk. Nachodzi perfekto. I trzeba sprawdzić, ile brakuje do wysokości. 59 cm. Idziemy z drugiej strony. Patrzcie teraz. Będzie się działa magia. Tu jest nasz środeczek. Gdzie jest ta dolna linia? Bardzo nisko. 69,5. A tam mieliśmy ile? 59, tak? Ty, zgłupiałem. Ja pierdzielę, ty. Bo jak źle wymiar zrobię, to lipa. Tu 69,5. Nie, ja muszę to zapisać. Bo ja, kurde, mam pamięć krótkotrwałą. I patrzcie teraz. Tu mamy 69,5. Tam mamy 59. Trzeba odjąć różnicę. Wychodzi 10,5, więc hak powinienem założyć na 10,5 cm wysokości. Linia jest tutaj, mamy linię. Proszę. Jedna szansa, aby wkręt nie spadł. Proszę. Ten jeden raz mnie nie zawiedź. Chyba mamy to. Jeszcze tylko sprawdzę, czy na pewno odległość się zgadza. Jest idealnie. 10,5. Ja pierdzielę. Jestem w domu.
Zadanie nie było łatwe, ale zostało wykonane. Wyznaczyłem sobie, że ta kreska to jest tak jakby, na tym będę wieszał hak. Musi iść równiutko, pionowo, nie? Po całym tym tak jakby, kurde, jak to się zwie. Po tym wybrzuszeniu musi iść kreska i to jest mój punkt. I tutaj musiał odstawać 10,5 cm. Do tego punktu musiałoby 10,5 cm. Jest, więc teraz mam wszystko pięknie wyrównane. Teraz muszę rozwinąć sznurek. Wziąłem sobie długiego wkręta cisielskiego, ze względu na to, że ten grzybek jest taki, kurde, no to jest blaszka, nie? Boję się, że jak naciągnę linkę, że on się wygnie. Jest to bardzo prawdopodobne. Dlatego idealnie za grzybkiem wkręcam wkręta cisielskiego. Jak tu się... Dlaczego to się tak pyli? On jest teraz sztywny i jak naciągnę sznurek, to nie będzie mi wykrzywiało grzybka. Idę tak teraz zrobić z drugiej strony. Rozciągam sznurek. Sznureczek pięknie, naprawdę mocno napięty. Napięłem tak, że prawie się zesrałem. Tu go trzeba dociągnąć lekko do góry. W sumie mogę zrobić tak, o. O, dotyka. Wkręta wygnę, ma być na środeczku. Dotyka i teraz muszę zrobić tak wszystkie, bo tutaj nie dotyka, to kurde, spokojnie 1,5 cm. Ale tu już prawie dotyka. Ogólnie z tego co pamiętam, w zeszłym tygodniu jak robiłem, że tutaj mi gdzieś spierdzielało. Falowało i powiedziałem, że ja to akceptuję. Mogę to zmienić. Nie muszę akceptować. Kurde, coś mi tu nie pasi, nie? To jest wszystko na pewno. Trzeba trochę pokombinować, bo to jest ta nasza główna belka. Jest za nisko. Teraz dopiero się skapnęłem. Ja już się naprawdę gubię trochę w tym wszystkim, wiecie? Jest za nisko o 1,5 cm. Sznurek powinien być tak ustawiony, żeby idealnie dotykał tej belki. Wtedy jest tak, jak być powinno. Czyli muszę podnieść te haki. Zrąbałem, okej. Okay. Ja pierdzielę, ty! Ile jest tutaj takich ciężkich rzeczy do ogarnięcia dla mnie? Tu trzeba sznurek podnieść. I teraz ile brakuje? 1,5 centa. Dobra, idę podnieść jeszcze z tamtej, zobaczymy, czy to coś zmieni. 0,5 centymetra, dobra. Tak zostawiamy. To już chyba powinno być git. Zakładam grzybki wszędzie, do samego końca. Proszę Państwa, mamy to. Założymy sobie teraz profil i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja pierniczę, aby wszystko hulało jak powinno, nie? Proszę. Oby tu się wszystko powiodło, nie? Trzeba najpierw tam. Co on się tak wygiął? Coś zrąbałem? Znowu? No k***a, jaka łódka j***ana. No jak? Co ja tutaj zrąbałem? Ja pierdolę, co tu się dzieje? Co tu się odwala? Nie. No patrzcie to no. Ja pierdzielę. Jak? No tego haka trzeba obniżyć. Odkręcam go i sprawdźmy. Przykręcę od razu. Sprawdzę teraz poziomicą. Zaraz ten hak na nowo przyłożę, o ile będzie równo teraz. Dobra, teraz jest. No, teraz jest równo wszędzie. Jest prawie w oczku, ale tego nikt nie będzie widział. Jest naprawdę mała różnica, więc jest zajebiście. Kurde, lepiej niż było. Lecimy. Tutaj, tak jak wspominałem, łączenie zrobimy na jednej belce. Więc biorę kolejny profil, trzeba go obrobić. I kurczę, przyczepić. Ile tutaj centymetrów mogę? Z 3 na oko. Na oko zawsze działa. Rozcinam, rozszerzam i bajlando. Zakładamy, sprawdzamy. Jakim cudem... Aha, bo to jest jeszcze trochę za bardzo wygięte. Nie, no nie aż tak. Jakim cudem jest taka różnica? No już, no rozniesie mnie zaraz. Kurwa, według sznurka robiłem, co jest? Ja pierniczę. Czy on jest równy? Ten w drugą spierdziela. Aha, wiem dlaczego. Czy nie wiem, kurde. Teraz jest luzem, ale to dalej jest różnica. I dlaczego? One ze sobą ni chuja nie są spasowane. Jak tutaj oba docisnę, to będzie tutaj łódka. Muszę je w tą. I wtedy, czyli w dół trzeba leciutko tutaj naciągnąć na tym łączeniu. O tak. To wtedy będzie bajlando. Ten profil spierdziela. Tak trzeba. Czyli trzeba dać jakąś podkładkę. Idę po te plastikowe podkładki, co jeszcze mi zostały zrobienia podłogi. Centymetrowa podkładka. Wrzucam po prostu tutaj. Chyba dwie będą idealne, żeby podłożyć. Z jednej, z drugiej strony. I czy wtedy będzie git? Przyłóżmy teraz poziomicę, tak jak byłoby właśnie wrzucone. No tak by było gitara. Teraz przykręcimy i powinno być dobrze. Kolejny profil, jak możecie zauważyć,
dynda se w powietrzu i trzeba zrobić łączenie. Bo nie mam tych główien do łączenia. Widziałem całkiem ciekawy i prosty patent, żeby z tego zrobić łączenie i właśnie teraz to sprawdzimy. Bo zaintrygował mnie ten TikTok, nie powiem. I jeżeli on serio zadziała, to będę pod wrażeniem. Do tego potrzebujemy jakiś kijek, to ten kawałek wsadzamy w profil i teraz tym wałkiem trzeba nacisnąć na środek i to się niby ładnie zagnie. O kurwa! Ej, za mocno! Nie! Rozwaliłem. Za bardzo się podnieciłem. Oczywiście wiecie. Tutaj wiecie, tym, nie? Kurde, gdyby nie to, że przegięłem z mocą, to serio zadziała. Robimy jeszcze raz, tak? No musimy to sprawdzić. Jeszcze raz. Wsadzamy profil w profil i na środku naciskamy. Kurde, wydaje mi się, że mam za szeroki ten wałek. Ty, ale to serio działa. Zajebiste. Mamy teraz coś takiego. A kurwa, jakie ostre. To się naprawdę... Chociaż nie trzyma się. Jeszcze troszeczkę, a palcami jak ścisnę. Bo to wychodzi, wiecie? Nie, to i tak by trzeba było skrócić. To by i tak nic nie dało. Niby patent fajny, ale coś tu śmierdzi. Wiecie co? Założymy, sprawdzimy zaraz. Teraz to, co zrobiłem, wcisnę tutaj. Tylko jest luźny, trzeba po prostu przykręcić, ale to działa. Ej, fajny patencik. Na pewno szybszy niż te moje wycinanie, co wam pokazywałem. Kurde, tylko jak z tej? No nie przykręcę. Ale z tej, a z tej się kurde. Huśta. Muszę jakoś przykręcić. Przyłożę gwoździa, pierdyknę. Nawet gwoździem nie mogę zrobić, wiecie, takiego śladu, szpica, bo się po prostu przesuwa. Chyba, że wkrętem. Wkręt się wydaje ostrzejszy. Nie, bo się wścieknę. Trzeba coś innego wymyślić. Udało się, lecimy dalej. Czy tu mi nic nie spierdziela? No jest pięknie, kurde, ja pierdzielę. Ale będzie prościutki sufit, nie? Nawet sobie nie wyobrażacie, jak tu będzie prosto. Dobra, ostatni profil wycięty. Zakładamy. A co ten sufit tak nisko? Czy on mi kurwa będzie nachodził na okno? Teraz muszę założyć tą listwę boczną. Ustawiamy laser. Ach, jak polecę. No to takie życie, nie? Kreska jest idealnie pod profilem. Tak laser zostaje. Teraz mam już wycięty profil. Muszę najpierw tam wcisnąć, w tamten profil. Ja pierdzielek, ja nie polecę. No nie no, polecę. Mam to, żeby to się nie wygięło. Muszę jakoś wrócić. Kurde, mogłem się odwrócić. Tylko nie spaść. Wiecie, jak teraz puszczę, to wygną mi się profile. Jestem, Jezus. Teraz biorę markera, poziomicę. Najpierw trzeba to wyrównać. Teraz jest w oczku. Biorę marker, trzeba pozaznaczać, gdzie mam zrobić otwory. Wiercimy. Kurde, teraz znowu w ten sam sposób. Trzeba założyć ten profil. Przybijam. No nie pierdziel. Nadproszę całe pęka. Jeba. Nie, no to już mnie naprawdę denerwuje. Jakim cudem nadproża pękło? Ja pierdolę. No trzymajcie mnie, nie? Tabletkę na serce masz? Nie, dosyć mam już czasem tego gówna. Nie wiem, czy tak teraz może być, czy nie. No patrzcie. Co to za shit? Ach, rozepchało gówno. Zaszpachluje się i będzie git. Już te okołka tak zostawiam. Jak kolejne tak będą pękać, to się zdenerwuje, nie? Kurwa, kolejne pęka. Ja pierdzielę. Co za gówno. No muszę to wbić, bo to jest kurwa luźne. Pęka całe. Nie no kurwa, zostawiam to tak luźne. Ja pierdnie. Naprawdę idzie się wścieknąć czasem przy tym remoncie. Jebę pęka. Zostawiam tutaj tak, ale kurwa luźne jest. A nie powinno być. Dobra, trzeba wbić tam, na środku. Dlaczego ten profil jest kurde luźny? Ja tu przyszedłem po chorobie. Myślałem, że będzie picuś glancuś. Brakowało mi tego remontu. A ja już się wściekam, nie? Pierwszy dzień po powrocie. Kilka godzin minęło. Gówno jedne. Tu jest luźne. Całe pracuje. Kurde, jeszcze miara mi na dół spadła, bo się schyliłem. Mam troszeczkę krótszy kołek. Też ósemka. Wbijemy krótszego. Weszło pięknie. Sprawdźmy. I teraz to się trzyma tutaj sztywno. Tu jest zajebiście, ale tutaj... Tak luźne, że ja pierdzielę. Co to jest w ogóle? Popelina jakaś. Zrobię jeszcze jeden otwór. Tak nie może być, no nie zostawimy takiego gówna. Oby to nadprożytku bardziej nie pękało, bo naprawdę mnie szlak trafi. No nie, patrzcie, no. Tak nie może być, nie? No! I teraz to się kuźwa trzyma. Dobrze, że to podziałało, bo nerwy by mi puściły na pewno już. Już jest tak, było na takim pograniczu, nie? Z wściekłości. Ale sytuacja opanowana, więc gitara.
Teraz szybko poziomicą. Czy wszystko jest gitara tak, jak być powinno? No jest git. Akceptuję to. I teraz trzeba wymyślić sposób, jak zrobić kolejny profil po przeciwnej stronie, bo mamy profil zrobiony tam, teraz trzeba po tej stronie, tu gdzie jest komin. I teraz muszę przekminić, jak to zrobić, żeby nic nie spierdzielić, bo właśnie przeszkadza komin. Albo może będę leciał po kolei, może kolejny tu, tu i ostatni na końcu. Ale wydaje mi się, że bezpieczniej by było, nie wiem jak wy uważacie, chyba powinno się tak robić, że najpierw po jednej, potem po drugiej i potem uzupełnia się po środku. Wydaje mi się, że nawet tak by było prościej. Poszedłem na dół po tą miarę, co mi spadła i wiecie co? I się k***a rozjechała. Ja pierdzielę. Patrzcie. Coś tam... Jakiś plastik z niej wyleciał, czyli mechanizm chyba się rozwalił. Dlaczego ja muszę mieć takiego pecha? To jest moja jedyna miara tak długa, 8-metrowa. 8 metrów, zajebista miara. Resztę mam same piątki. Fajna, gruba miara, sztywna i kurde... Dobra, walić to. Trudno, takie życie. Jeżeli chodzi o sufit. Sufit będzie na 4 profilach, więc trzeba sprawdzić, ile jest od jednego profila. 2 metry, 1,90 m jakoś. Proszę Państwa, chwilę mnie nie było i wróciłem. Ale stwierdziłem, że kurczę, średnio się czuję, kaszel mi zaczyna wracać przez ten kurz tutaj, więc dzisiaj sobie daję spokój i widzimy się jutro. Niestety, ale jutro się nie zobaczyliśmy, bo choroba po pobycie na budowie mi się nasiliła. Stwierdziłem, że lepiej zostać w domu i się wykurować do końca. Więc to na tyle. Elo!